Mata w niecałe 2 lata z nic nieznaczącej postaci w polskim rapie stał się najbardziej hypowanym raperem w Polsce. Dzisiaj ma miejsce premiera jego płyty, ja więc stwierdziłem, że to idealny moment, by przedstawić ludziom jego historię. Mata to tak naprawdę Michał Matczak, urodził się w 2000 roku 14 lipca we Wrocławiu. Jego ojciec to Marcin Matczak, powszechnie bardzo znany prawnik. W przyszłości zdarzało mu się występować dość często w telewizji. Pan Matczak znany jest również z tego, że nie za bardzo zgadza się z obecną władzą w naszym kraju i bardzo często to podkreśla. Jego matka to Arleta Śliwińska Matczak, prowadzi ona szkołę języka angielskiego. Jego ksywę wymyślił mu tata podczas jednych z wakacji. Początkowo pseudonim nie za bardzo przypadł do gustu jego mamie, która to stwierdziła, że będą na niego mówić Mata Szmata. Michał w młodości słuchał różnej muzyki. W rapie zakochał się jednak po filmie o paktofonice Jesteś Bogiem. Mata do tego stopnia żył rapem, że na maturze przedstawił esej pod tytułem Ewolucja języka w polskim hip-hopie w latach 2001-2014. Mata wspominał również, że raz zdarzyło mu się nawijać podczas lekcji, jednak niezbyt przypadło to jego nauczycielowi do gustu, który dał mu 2+. Na epce 100 dni po maturze znalazła się cała piosenka, która jest dissem na pana profesora. Tam Mata dokładnie opisuje całą sytuację. W młodości byłem bardzo buntowniczym dzieciakiem, o czym zresztą nieraz mówił w swoich wywiadach czy piosenkach. Zawsze podkreślał, że chciał być jak ci z bloków, a nie jak banany, przez co często wpadał w kłopoty. Pierwszą rzeczą, którą wydał, to epka pod tytułem Fumar Mata. Oczywiście cały tytuł to gra słów. Fumar Mata po polsku to palenie zabija. Cała epka wylądowała na kanale Hip Hop Nigdy Stop Label. Pierwszą zrobioną jego nutą oczywiście z tych publicznych był track pod tytułem Klubowe. Rasowy napastnik i klub nadwiślański. Kermit Romeo Erasmus przyjechał strzelać tu bramki. Mata mówił, że przy tym kawałku wspierał i swoją obecnością pomagał mu tata. Nagrali ten kawałek w No Bo Co To, do studia przyszli w garniturach i musiało to wyglądać bardzo ciekawie, biorąc pod uwagę tekst tej piosenki. Warto wspomnieć też w tym miejscu o jego ekipie Gombao 3-3, do której należy ze Szczepanem, Wygusiem, Adamem i Tadeo. Chłopaki również robią różne mniejsze czy większe ruchy wokoło hip-hopu. Bardzo często pojawiają się oni na przykład w Nuance Radio. Nazwa ich ekipy nie wzięła się znikąd, pochodzi ona od dania z chińskiej restauracji, które to nazwało się Gombao. 3-3 zaś to numer gimnazjum chłopaków. Mata po dość fajnym sukcesie jego epki dostawał propozycje od najróżniejszych wytwórni, m.in. wśród nich było SBM. Chłopakom na tyle spodobała się muzyka Michała, że zdecydowali się dołączyć go do SB Startera. Tam Mata wydał swoją pierwszą piosenkę Biblioteka Trap. Utwór został przyjęty bardzo pozytywnie, co poskutkowało dołączeniem Maty do SBM. Jego kariera wystrzeliła bardzo w górę po wydaniu Pato Inteligencji. Różni uczeni ludzie zaczęli o niej hucznie dyskutować na Twitterze, pisać różne artykuły czy pokazywać w telewizji i tak na nutkę nakręcił się gigantyczny hype, a jego ksywę usłyszał chyba każdy posiadający internet w Polsce. Pato inteligencja! Pato inteligencja! Pato inteligencja! Mata w numerze zwrócił uwagę na coś, o czym często się nie mówiło. Jak się później okazało, był to strzał w dziesiątkę. Pato inteligencja w kilka dni kręciła kilka baniek. Mata wspominał jakiś czas temu o konsekwencjach tego numeru, które ciągnęły się za nim dość długo. Między innymi szkoła straszyła go sądem za zniesławienie, a jego ziomków pytano o to, czy naprawdę handlują efedronem. Hype Pato inteligencji pociągnął cały album dalej. Do teraz znajduje się on prawie w każdym notowaniu Oliz, a płyta wyszła 17 stycznia 2020 roku. Na 100 dni do matury znalazły się m.in. Schodki czy Prawy do Lewego. Cała płyta obecnie zbliża się do statusu diamentowej płyty, co jest kompletnie chore, patrząc na to, że to jest jego debiut. Za 2020 i 2019 rok otrzymał 4 statuetki Popkillera za odkrycie roku oraz singiel roku. Wielu mówiło, że jak szybko zaczął, tak szybko się skończy, jednak szybko to zweryfikował sam Matczak. 30 marca 2021 wychodzi Pato Reakcja i znowu zagrzmiało. Wstałem jak co dzień rano i się okazało, że świat pojebało. Numer ten można powiedzieć, że był odpowiedzią na to, co działo się wokół niego po wydaniu Pato Inteligencji. W numerze nie zabrakło zaczepek w stronę Jacka Kurskiego czy Krystyny Pawłowicz, którzy to znacznie skrytykowali Pato Inteligencję. Pierwszym numerem promującym drugą płytę pod tytułem Młody Matczak był Kiskam, który ukazał się 7 lipca 2021 roku. Kocham cię mała, skradłaś moje serce i pewnie się zastanawiasz, czemu nie mówiłem wcześniej. Ponownie numer zrobił mocne liczby, przez długi czas utrzymywał się w topce wszystkich serwisów streamingowych i bardzo często był zapętlany w radiu. Sam numer zgarnął diament, na który potrzebował niespełna 2 miesiące. Z tym numerem ruszył również preorder Młodego Matczaka, który już po 6 godzinach był złoty. W samym preorderze Macie udało się sprzedać 60 tysięcy płyt, czyli zrobić podwójną platynę. Chwilę później wleciało La 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 z White'em i Skute Bobo. 2 luźniejsze numery. Do tych dwóch singli doszła jeszcze Papuga w bardzo mocnej kolaboracji, gdzie same ksywki już zrobiły swoje. Nie były to byle jakie osoby, bo na samym numerze oprócz Maty znaleźł się Quebo na Fide i Malik Montana. Dzwoni Papuga, mówi, że musi się udać, ugadać mamonę, zgarnąć... Ostatnim numerem promującym płytę była Szmata. Mocny, odważny i kontrowersyjny numer w stylu, do którego Michał nas nie przyzwyczaił. W taki sposób dochodzimy do dnia dzisiejszego. Mata oficjalnie dzisiaj wydał swoją drugą płytę, ciekawi mnie, ile rekordów pobije tym razem. Jutro z kolei jeden z takich rekordów będzie miał miejsce podczas koncertu na Bemowie, gdzie zostały wyprzedane prawie wszystkie bilety. Już w tym momencie wiemy, że będzie to największy polski solowy koncert hip-hopowy w historii, a dalsza część historii pewnie napisze się sama. Dzięki za oglądanie tego filmu, jak podobają wam się takie historie, to przy różnych okazach mogę wam takie filmy robić. Zapraszam na mojego Instagrama, bo jak będzie was więcej, to pojawią się ciekawe rzeczy. Jeszcze raz dzięki, do następnego i siema.